Przedstawiłem Wam ćwiczenie, którym będzie odwodzenie nogi w tył przy użyciu wyciągu dolnego. Jest to ćwiczenie, które angażuje do pracy przede wszystkim mięśnie pośladkowe, lecz podczas wykonywania tego ćwiczenia również w stałym napięciu będą mięśnie dwugłowe, uda półścięgniste i mięśnie półbłoniaste. Przejdźmy do pozycji. Stopa już jest w uchwycie wyciągu dolnego. Wykonujemy lekkie ugięcie w stawach kolanowych i opieramy się o podpórkę bramy. Następnie klatka piersiowa wyeksponowana, aby cała sylwetka była w dobrej pozycji. I rozpoczynamy dynamiczny ruch koncentryczny, czyli odwodzenie kończyny dolnej w tył. W tym momencie wykonujemy wydech. Następnie faza ekscentryczna jest powolna i w tym momencie wykonujemy wdech. Najczęstszymi błędami, które są wykonywane podczas tego ćwiczenia, to zbyt szybko wykonywane ruchy. Czyli szybka faza koncentryczna i szybka faza ekscentryczna. Kolejnym błędem jest zbyt duże ugięcie w stawie kolanowym. Jak i wykonywanie przeprostu w stawie kolanowym. Kolejnym błędem jest niepoprawna sylwetka podczas wykonywania ćwiczenia i wykonywanie kociego grzbietu. Przejdźmy teraz do prawidłowego wykonania ćwiczenia. Poprawna pozycja i sylwetka. I wykonujemy dynamiczny ruch koncentryczny z powolną fazą ekscentryczną. To bardzo dobre ćwiczenie, które wzbogaci trening mięśni nóg.